całe to szaleństwo klimatyczne, narzucanie nowych podatków, pakt migracyjny, wprowadzania tylnymi drzwiami euro, zielony ład, tak bardzo niekorzystny dla rolników i dla wszystkich obywateli, to problemy, z którymi musimy się zmierzyć w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Dlatego też apeluję, abyście Państwo głosowali na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Oni myślą po polsku, oni działają dla naszej ojczyzny.